Jakbyśmy te wszystkie kwiatki namalowali, które tutaj są w tej książce, to byśmy mieli cały słup właśnie w kwiatkach. Dobrze, przyniosłem ketchup i wodę, także zobaczmy. Ubrudzimy troszeczkę ścianki. I witajcie w nowym vlogu. Zaczynamy dzień w Marianówce. No, dzieci się już tutaj bawiły, więc jest bałagan w naszym pokoju, ale ja idę sobie zrobić kawkę do kuchni i zobaczycie, jak tutaj to miejsce wygląda, bo jest naprawdę ciekawe. Przedpokój już wiecie, jak wygląda. Wam pokazywałem, a tutaj obok jest kuchnia. Jest zmywarka, piekarnik, mikrofalówka. Kawę można zrobić z lodówka. Są też naczynia, więc ja sobie biorę taki kubeczek w owieczkę i robię sobie coś do picia. Wiecie co, kawy jest bardzo mało, więc może nie będę jej zerował. Wezmę sobie herbatę. I powiem wam, że to jest salezjański ośrodek rekolekcyjny, ale można tutaj przyjeżdżać i również wynajmować pokoje, więc gdybyście chcieli skorzystać i pozwiedzać tutaj tutejsze tereny, to też można przyjechać, wynająć pokój, także nie tylko dla chrześcijan, tylko dla wszystkich. Taka informacja tylko na wstępie, a ja robię sobie tą herbatkę. Przyszły dzieci też sobie robią herbatkę, także będziemy teraz pić. Co tam, jak tam w lesie? Znaleźliście poziomki? No i one już mają kwiatki i chcemy właśnie je do jakiegoś pudełeczka dać, żeby sobie wziąć do domu i żeby były szybciej poziomki. Aha, no to może weźmiemy. Idę teraz po samochód, bo zostawiłem go tam na wsi, ponieważ tam jest najlepszy zasięg danych komórkowych. Niestety nie znam hasła Wi-Fi w ośrodku, więc zostawiłem samochód właśnie tak z 500 metrów albo nawet kilometr stąd. Mijam mostek i rzeczkę i teraz wchodzę pod górę i muszę tam iść aż do wsi. Także jak widzicie, praca youtubera. Żeby wydać dzisiaj vloga, muszę biegać za internetem. Ale ładnie tu jest. Tam w dolinie jest właśnie ten ośrodek. Tam jest restauracja Orle Gniazdo. Też kiedyś byliśmy. Cudowna okolica, jest przepięknie. Taka cisza, jak widzicie. A miejscowość, w której jesteśmy, nazywa się Marianówka. Pozdrawiamy wszystkich z tej miejscowości. A jesteśmy w gminie Bystrzyca Kłodzka i powiem wam, że tutaj jest takie sanktuarium Maria Śnieżna. Byliśmy tutaj ostatnio i to jest umiejscowione tam na szczycie tej góry. Może nie na szczycie, ale tak na zboczu troszeczkę. Jest przepiękny widok na tą właśnie tutaj kotlinę. Także polecam to miejsce. Może uda nam się tam jeszcze być. Tutaj jest wodospad Wilczki i jakieś różne jeszcze atrakcje. Powiem wam, że nie mieliśmy czasu tego zwiedzać, ale ogólnie fajna okolica. A mój samochód jest właśnie tutaj. Zobaczmy, czy się załadowało. Słuchajcie, jest, załadowało się. Jest filmik, Majówka na Mazurach, to właśnie ten za chwilę puszczę. No ale jeszcze się przetwarza wersja HD, więc muszę poczekać. Dobra, jadę tam na górę pod nasz pensjonat. Bo jest 19:10, a od 19:30 jest tutaj kolacja. Także jakbyście tutaj przyjechali, to są śniadania, obiady i kolacje właśnie tutaj w kuchni. Pani bardzo dobrze gotuje, więc nie mogę się spóźnić. Za 20 minut muszę być przy stole. Okej, vlog poszedł. Wracam na... Chciałem powiedzieć na kemping. Wracam do pensjonatu na kolację. Nadia ułożyła domino i chce wam pokazać, jak się kręci. No, fajnie. No, jest 7:20. Dzieci idą do koleżanek, a ja jeszcze śpię. Idziemy z Szymusiem na spacer całą grupą, ale Szymuś zauważył, że na tej skale jest wizerunek lwa. Czy wy też tutaj widzicie oko, buzię? Mi to bardziej małpę przypomina, ale fajnie to wygląda. Jesteśmy już z powrotem. Dziękujemy za wspaniały weekend grupie baranków z Wrocławia. Jak widzicie, jesteśmy już w garażu, także przyjechaliśmy brać się za codzienne życie, czyli trzeba posprzątać tutaj. Dzieci w ogóle znalazły jakieś stare zabawki z dzieciństwa, jakieś matrioszki. Szymusia ciągnik i się bawią. Dobra, niech one się bawią, tutaj wspominają stare czasy, a ja odkurzam, bo troszeczkę się tutaj ubrudziło. Jak wiecie, od 2 miesięcy nie sprzątałem. Wyjechałem na Nordkap do Norwegii. I to wszystko tak zostawiłem, no i dzisiaj po 2 miesiącach prawie, potem pojechaliśmy do Anglii, do Francji, no i nie sprzątałem, także 2 miesiące tutaj taki bałagan był, trzeba to wszystko wyczepać, posprzątać i odkurzyć, także biorę się za robotę.
No jak widzicie, posprzątałem, tak to wygląda, troszeczkę jest lepiej, także będę mógł się szykować teraz do kolejnej podróży. No i powiem wam, jakie mam w ogóle plany. Dzieci mi przeszkadzają, poczekajcie chwilkę. Jak tam dzieci, co się bawicie? A więc kolejna podróż jest na Islandię. Marzy mi się ten kraj od 10 lat. Pamiętam, jak Krzysztof Gonciarz tam poleciał i oglądałem te filmy jego z wypiekami na twarzy, także zawsze chciałem tam popłynąć. W sumie można polecieć, popłynąć albo pojechać się nie da. Więc postanowiłem, że pojadę tam busem, vanem, ponieważ mam webas, to tam w czerwcu podobno jest tylko 9 stopni, nocami nawet chłodniej, tam do 3 nawet spada, więc mam webas, to w busie mam wszystko przygotowane, mam tą zabudowę od firmy Voyo, więc no, mam już jakby przygotowane mieszkanie w busie i mogę po prostu bez problemu sobie tam lecieć. Mam też inną propozycję. Pamiętam, ktoś na Instagramie napisał, że ma firmę na Islandii, gdzie wypożycza samochody z takimi namiotami na dachu. No to by było łatwiej, bo mógłbym wtedy polecieć samolotem i tam sobie po prostu pożyczyć ten samochód i popodróżować. Ale wtedy nie zabrałbym kamery, drona i wszystkich tych rzeczy, które potrzebuję do filmowania. Ubrań bym nie mógł za dużo zabrać i jedzenia. Także chyba odwiedzę może tego kolegę, który napisał, ale ostatecznie będzie to prywatna podróż, gdzie będę po prostu swoim samochodem podróżował. Także takie mam plany, ale to dopiero, jak wiecie, za miesiąc albo nawet trochę później, ponieważ mamy za miesiąc komunię i muszę po prostu przez ten czas tutaj w domu być, przygotowywać się z dziećmi do komunii. Także musicie mi wybaczyć, że teraz w tym miesiącu będą vlogi z domu, nic ciekawego się za bardzo nie będzie działo, chociaż kto wie, może coś wymyślę, ale póki co właśnie tak sobie tutaj działam w domu, sprzątam i szykuję się do kolejnej podróży. Także takie mam plany. Dostaliśmy kilka rzeczy od was fajnych, więc prawdopodobnie na tym vlogu jeszcze wam pokażę, bo na Mazurach, jak byliśmy, poznałem dwie osoby, które dwie ciekawe rzeczy mi dały, żeby po prostu pokazać na vlogu. Ja za to żadnych pieniążków nie wziąłem, powiedziałem, dobra, dajcie mi to, pokażemy, może komuś się to przyda. Jedna rzecz jest karawaningowa, no w sumie druga tak samo, do bezpieczeństwa. Także zaraz może przywiozę te rzeczy, albo w domu je pokażę i zobaczycie, o co chodzi. Ale cudownie się siedzi w takim czystym garażu. Jeszcze tak sobie myślę, co wam tu powiedzieć i pomyślałem, że może na tą Islandię pojadę motocyklem i dzisiaj nawet rano oglądałem vlogi różnych motocyklistów, którzy tam popłynęli statkiem i jeździli po tej Islandii motocyklem, ale powiem, że tam są takie drogi szutrowe, że ja nie mam tego motocykla przygotowanego, musiałbym kupić jakiś motocykl z oponami, które mają wysoki protektor, bo tam się przez rzeki przejeżdża, tam jest po prostu droga, płynie rzeka i przez tą rzekę trzeba przejechać. Taką rzekę, która ma 30 cm głębokości, czasami nawet głębiej, więc samemu taka wyprawa też jest niebezpieczna, a po drugie, no właśnie nie ma motocykla, który na tą Islandię by zajechał, więc pojadę ostatecznie vanem. I takie miałem myśli przez cały miesiąc, że może motocyklem, ale jednak nie. Tylko wiecie co, tak teraz sobie myślę, że miesiąc tutaj będę w domu sobie siedział, więc motocykl może też wyciągnę, mam go u rodziców i sobie też pojeżdżę po Polsce. Ale to takie kilkugodzinne może przejażdżki. To jeszcze zobaczymy. Na razie odpoczywam po sprzątaniu i zaraz pojadę do domu, bo tam jednak pokażę wam tą rzecz karawaningową, bo muszę być w przyczepie. Potrzebuję ubikacji do tego. Dzieci namówiły mnie, żebym narysował takiego kwiatka tutaj na słupie, ponieważ ten słup i tak nam się brudzi tutaj od krzesła i taki jest troszeczkę brudny gdzieniegdzie, więc postanowiliśmy coś tutaj sobie namalować, więc ja zaczynam właśnie tym kwiatuszkiem. Na razie mamy coś takiego, no i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jeszcze tutaj łodygę muszę pomalować i zrobić konturę. No i zrobiłem kontury pisakiem. Ostatecznie tak to wyszło. Fajnie. Jakbyśmy te wszystkie kwiatki namalowali, które tutaj są w tej książce, to byśmy mieli cały słup właśnie w kwiatkach. Może nam się to kiedyś uda zrobić. Książka się nazywa Kwiaty. Kupiliśmy gdzieś 2 lata temu, gdzieś, nie wiem, w Empiku czy gdzieś. No ale tak sobie od czasu do czasu malujemy właśnie takie kwiatki. No i tak to wyszło. I jestem już w przyczepie i to są właśnie te dwie rzeczy, które chciałem wam pokazać. Pierwszą dostałem od Irka, przyszedł do mnie na kempingu i mówi, że jest producentem takiego papieru toaletowego. W sumie jest to wkład do toalety turystycznej. I zobaczcie, o co tutaj chodzi. Mamy toaletę,
I zazwyczaj, nie wiem czy u was tak jest, ale dzieci jak korzystają z tej toalety, to nie potrafią trafić w tą dziurkę. Jeżeli otworzymy tutaj kasetę, to bardzo ciężko moim dzieciom jest trafić w tą dziurkę. No i Irek wymyślił taki sposób, pewnie też ma dzieci, że produkuje takie oto wkłady. To są takie szerokie kartki, które sobie wytargujemy. Na przykład ta jest pierwsza, sklejam, to weźmiemy kolejną, czyli mamy drugą. Czekajcie. Odtargujemy sobie taki kawałek i taki papier wkładamy po prostu do toalety. Po to, żeby nam się nie zabrudziła. Zobaczcie, robicie tak. No i wasze dzieci już mogą po prostu tutaj zrobić. Dzięki temu nie brudzą się ścianki muszli klozetowej, bo jak wiecie, tutaj spłuczka jest bardzo słaba i nie da się tak spłukać tego wszystkiego, jak się ubrudzi. A te kartki powodują, że jak tutaj zrobimy, może wleję tu trochę keczupu, zobaczymy jak to się spłukuje. Dobrze, przyniosłem keczup i wodę, także zobaczmy. Ubrudzimy troszeczkę ścianki. No, wylał mi się. Dobra, no więc tak, ktoś tutaj zrobił. Ubrudził nam ścianki. Dodatkowo jeszcze takie dzieciątko wysikało się. No i fajnie, zobaczcie. Tylko ja miałem akurat dziurkę otwartą. Ale jak spłuczemy, to to wszystko po prostu wpada do środka i nie musimy czyścić po dzieciach, czasami po dorosłych nawet, po sobie, tych ścianek. Także jest to dosyć fajny patent. Irek to wymyślił, ja pierwszy raz taki papier widzę. Podobno jest to zrobione z jakiegoś tworzywa po prostu rozpuszczalnego, więc ten papier się rozpuszcza. Tu są dwie warstwy chusteczek, tak wyczytałem na ofercie, bo Irek właśnie to sprzedaje na Allegro. Także gdybyście chcieli, wpiszcie na Allegro Clean Bowl i to się nazywa wkład do toalety turystycznej. Także Irek, dzięki ci za ten patent, będę testował. Jestem ciekawy, jak wylewa się taką kasetę, czy to się tam nie zapycha. No ale będę testował, także mam nadzieję, że to się faktycznie rozpuszcza i nie będzie takich kulek, które nie będą chciały wyjść. Ale tego wszystkiego się dowiemy. Fajny patent wymyśliłeś, także super pomysłowy jesteś. Dzięki, że mi to sprezentowałeś. Myślę, że mi się przyda. Druga rzecz, to dostałem to od takiego chłopaka, który mnie zaczepił też na kempingu. Pozdrawiam cię serdecznie. I on produkuje takie jakby przetykaczki do ludzi. Nie wiem jak to nazwać, ale nazywa się to szybka pomoc w zadławieniach. I teraz to odpakuję. Zapytał, czy może mi to wysłać. Ja mówię, dobra, wyślij to, pokażemy. Może się komuś przyda. Także otwieram. Otworzyłem tą przesyłkę i zobaczcie, to jest coś takiego. Tutaj była taka ilustracja. Chodzi o to, że jak ktoś się zadławi i nie uda wam się wydostać tego ciała obcego tym uściskiem takim tutaj za żebra, to można też, jak macie to pod ręką, skorzystać właśnie z tej przetykaczki. To podobno jest jednostronne, że w tą stronę powietrza nie wpycha, tylko w drugą stronę. I jak macie małe dzieci albo starsze, czy nawet w ogóle dla dorosłych to może być, bo zobaczcie, to pasuje raczej na wszystkie buzie. Otworzę to i zobaczymy jak to działa. Tutaj jest maska i tą maskę wkłada się tu. No i teraz jak przyłożycie, zobaczmy na stole, przyłożymy komuś do twarzy i po prostu to się przysiewa, że tak powiem. I możecie w ten sposób wyjąć na przykład klocka Lego z przełyku dziecka albo jakieś inne rzeczy. Także też dziękuję. Nie pamiętam jak kolega miał na imię, bo podszedł tak znienacka i zapytał mnie, czy może mi to wysłać. Także bardzo dziękuję. Może komuś się takie coś przyda. No, w karawaningu też może się przydać, bo dzieci jednak latają gdzieś tam po dworze. Zawsze coś mogą do buzi włożyć, jakiś kamyk czy coś. No, ale tak jak mówię, dostałem, to wam pokazuję. Także ja za reklamę tego nie wziąłem żadnych pieniążków. Pokazałem to, bo was po prostu lubię. Widzieliśmy się na żywo. Także taki papier, taka przetykaczka do ludzi może się kiedyś przyda. Dziękuję bardzo kolegom, którzy mi to dali. A wiecie co, jeszcze przyszły jakieś paczki, są w domu. Ale to później wam pokażę, bo teraz idę malować na ścianie coś. Nadia akurat przyszła i pyta, co to jest. No taka przetykaczka, jak wkładasz do buzi, jakbyś coś połknęła, to ci po prostu to wyciągnę. Fajne, nie? Dobra, zapomniałem powiedzieć, że linki do tego papieru i do tej przetykaczki będą w opisie tego filmu. Także, się robi. No, później będę ci to robił. Później przetestujemy. No, a ja idę malować. Hej, to no, pokaż. Dziwne uczucie. Pokaż. A ja nie chcę tego pokazywać. Nadia się wstydzi, to ja zobaczę.
Oj, fajnie działa. No. Daj mi teraz i ja. U mnie nie działa. Nie działa? Nie. No to musi leżeć i to musi tak się dopasować do buźki. U mnie działa. Z ciekawości czytamy instrukcję. Zobaczcie, są trzy kroki. Przyłóż, przyciśnij, pociągnij. I tutaj mamy dzieciątko. Jak dzieciątko się zadławi, to po prostu przytykamy i ciągniemy. W przypadku zadławienia rozpocznij. 1. Zachęcaj osobę zadławioną do kaszlu. 5 razy trzeba klepnąć. 5 uderzeń w plecy w okolice między łopatkami. I 3. 5 ucisków w okolicy nadbrzusza. Czyli to jest ten uścisk. Nie wiem, jak on się nazywa. Heinricha, czy jakoś tak. A jeżeli to nie zadziała, przyłóż maskę do twarzy, obejmując usta i nos. Przyciśnij rączkę. Coś takiego. W kierunku twarzy, pociągnij rączkę do siebie. No i powinno wyjść. Także jak widzicie, jest instrukcja. I mamy tutaj zadławienie, pierwsza pomoc. Dobra, nie będę zanudzał. Dziękuję za to wszystko. Poczytamy w domu, a ja myślałam, że to jest do toalety, ale... No, tak wygląda jak do toalety, tylko że do człowieka. Tata, musisz mnie wyleczyć jak. Ej, ale to jest też takie coś do śpiewania. Ja sobie kiedyś chciałem kupić takie coś do śpiewania, że można ćwiczyć skalę. Do re mi fa sola si do. Nie, to nie. Było jest takie coś, do śpiewania. Nawet, ale robią takie samo, tylko do śpiewania, dla wokalistów. Ja już miałem kiedyś takie coś sobie kupić, żeby ćwiczyć. Żeby sąsiedzi nie słyszeli. Także możecie w tym nie tylko tam, wiecie, pomagać w zadławieniach, ale też można w tym śpiewać. Nie można. Słuchajcie, już chciałem to pakować do pudełka, ale zauważyłem, że tu są jeszcze inne końcówki, średnia i malutka, czyli ja założyłem największą dla dorosłych. No to dawaj, otwórz tą malutkę. A jak? No cóż. To wyciągnij i zobaczcie, tu jest malutkie dla dzieci. Pokaż tylko, zobaczymy jaka jest różnica. Jest małe i duże. Zobaczmy. O, teraz ci pasuje, nie? No, a czekajcie. Śmieszne. No i mamy dla dzieci. Także na dynce teraz pasuje. Dobra, idziemy. Jest nawet pokrowiec, także można to zabrać w podróż. Nazywa się to Life Vac Europe. Tu jeszcze widzę, dostaliśmy plasterki. Były w tym liście pod spodem. Zobaczcie, takie pudełeczko. I tutaj można sobie wyciągnąć plasterek. Słuchajcie, jeszcze tak szybko, bo znalazłem właśnie list. Napisał do nas Marcin. Także Marcin jest tutaj dystrybutorem tego urządzenia na Polskę i pisze, że to urządzenie uratowało już ponad 900 osób, wśród nich ponad 500 dzieci. I ogólnie bardzo ciekawy list, możecie sobie go przeczytać. Ja już nie będę całego czytał, ale Marcin, bardzo ci dziękujemy i faktycznie to urządzenie może się przydać. Także bardzo ci dziękuję za liścik i za przetykaczkę. Dobra, jestem z powrotem. Nadia chce, żebym teraz z tej strony narysował taki światek, to jest bratek. Bratka się rysuje tak, kółko, tutaj środek, jakieś tutaj płateczki i tutaj mamy coś takiego, tak, tak, tak i trzeba tak pokolorować. Takie kolory potrzebujemy, więc rysujemy z tej strony ściany. Mhm. Będzie to na Instagramie moim, jak tata to rysuje i tak? Też na vlogu. O, no. To nawet nie wiedziałem. Dobra, ja to robię dla frajdy, więc robimy coś takiego. No i skończyłem. Tak mi wyszło z daleka. Myślę, że całkiem fajnie, jak na pierwszy raz nigdy nie rysowałem bratka. Dzieci poszły na dwór do koleżanki, a ja właśnie skończyłem. Także mamy już dwa kwiatuszki. Tutaj taki i tutaj bratka. Miga lampa, bo jest LEDowa, więc słabo to wygląda, ale ogólnie jestem zadowolony. A mama mówiła, nie pisz po ścianach. No i wyrosłem na takiego.